Witajcie, drogie światusy, w kolejnym odcinku będziemy w nim sobie omawiać, jak wyglądają relacje rodzinne, kiedy dziecko przestaje interesować się religią swoich rodziców i kiedy ono już jest dorosłym dzieckiem, ale nadal z tymi rodzicami mieszka. Na początek chcemy podziękować naszym patronom i patronkom, czyli osobom, które wspierają nas przez serwis Patronite, a zwłaszcza światusowemu ciału kierowniczemu Kamilowi Sokołowi oraz innym usługującym, m.in. Eweja. Światusy to również Wasz projekt, dlatego bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. No ale wracając do tematu, to w naszych odcinkach temat wychowywania dzieci w zgodzie z religią rodziców pojawia się dość często i opinie macie na ten temat różne, niektórzy się bardzo nie zgadzają, ale jednak konsensus generalny jest taki, że rodzice mają prawo do wychowywania dziecka w zgodzie ze swoimi wartościami. Ale tutaj już nie mówimy o małych dzieciach, tylko o dziecku pełnoletnim, które już ma swoje zdanie i poglądy i co, gdy niekoniecznie mu się, może nawet nie podoba ta religia, ale troszkę przestaje tak żywo uczestniczyć w tym życiu duchowym, że tak to nazwę. No, tak jak wspomniałem, a nie wspomniałem, bo to było w wyciętym wstępie, więc tak jak teraz wspomnę, to bardzo chętnie przeczytamy Wasze opinie i Wasze komentarze pod tym odcinkiem. Jakie Wasze są doświadczenia w tym temacie, kiedy, no, co na ten temat myślicie? Czy dziecko, które już jest dorosłe, czy może sobie odchodzić i mówi, że nie chce iść do kościoła i to jest dla Was okej? Okay? Tak, ale nie mówimy tu koniecznie zaraz o jakiejś wielkiej apostazji? Jak to się mówi? Apostołowie. O takim oficjalnym odejściu. Nie, to nie musi być w ogóle kwestia rezygnacji z religii. To może być po prostu taka sytuacja, że na przykład chodziliście co niedziela do kościoła, a dziecko mówi, no znaczy dziecko, no osoba dorosła mówi, że no nie mamo, ja mam studia i nie pójdę. Albo przychodzi ksiądz po kolędzie, a dziecko na przykład miało naukę, albo spotkało się z koleżankami, albo przyprowadza swoje przyjaciółki, czy też chłopaka na obiad, a wy się pytacie, czy on jest z naszego kościoła, bo jak nie, no to nie sorry, dostanie to obiadu i będzie głodny. Tak. Sorry, ja się na chwilę zawiesiłem i odpłynąłem myślami w bardzo dziwne rejony, ale jeśli chodzi o pytania, które tutaj, w zasadzie nie pytania, tylko te stwierdzenia, które Sara powiedziała, czy to dziecko jest z waszego kościoła, ten kolega waszego dziecka i tak dalej. Dla nas to jest... One... Napisałaś, Sara, że są całkowicie abstrakcyjne. Właśnie tak, nie są. One są dla nas jakby naturalne, ponieważ my się w takim duchu wychowywaliśmy, że... Zresztą wy widzieliście w poprzednim odcinku, brat William się pyta, czy zna tego Kevina, z którym jest ta Anna, bo jakby taka inwigilacja i wypytywanie to jest całkiem naturalne i u nas było to takie szpiegostwo trochę, no jakby codziennością. Ale wiesz, że mi twoja myśl przeszła przez łokieć? Bo się dotykamy łokciem, bo ja sobie myślałam, no tak, przecież to nie są całkowicie abstrakcyjne kwestie, bo jak my byliśmy dziećmi, to normalne było, że rodzice pytali, czy ten kolega cię będzie zachęcał do czytania Biblii. Chodziło mi tutaj o to, że nas już, znaczy my jako rodzice naszych dzieci, jakby nie pytamy się, czy ich koledzy, koleżanki ze szkoły zachęcają je do czytania Biblii i jeśli przewijają się nawet ludzie różnych wyznań i filozofii, to oczywiście zdarzają się dyskusje światopoglądowe, ale generalnie to nie jest taka sytuacja, że o rany, jakie to jest złe towarzystwo. Tak, i oczywiście rozmawiamy ze swoimi dziećmi na ten temat, czy dana osoba będzie, no jakby korzystny wpływ wywierała na ich osobowość, na ich, nie wiem, jakieś dobre zwyczaje, czy na przykład będzie zachęcała do jakichś złych rzeczy, ale jakby to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest świadkiem Jehowy, czy nie jest, prawda? Mhm. Tak samo już mój brat, który ma lat 18, to też prowadzimy z nim takie rozmowy. Zresztą mamy dosyć dobre relacje, więc często się tutaj stykamy w różnych punktach i bardzo często no, o tym rozmawiamy. Ale tak, ale nie mówimy, że nie będzie mógł iść z kolegami, bo musi iść do kościoła. Tak, a wracając do naszego tutaj tego filmu, tej całej rodzinki, zobaczymy, jak trudno jest zaakceptować
rodzicom, świadkom Jehowy, że ich dziecko niekoniecznie chce być tak duchowe jak oni. A dziecko jest dorosłe. I mamy tutaj Glorię i Brianusza. Ich starsza córka jest już, no zakładamy, pełnoletnia, bo wiemy, że bierze udział w stażu w firmie farmaceutycznej. Jest przed nią kariera, dobre zarobki. No i ona też czuje, że być może w pewien sposób uratuje świat. Może odkryje lekarstwo na raka, nie wiem. No ale rodzice mają z tym problem ewidentnie i dzisiaj to zobaczymy. Dobrze się spisałaś, brawo. Serio? Dzięki. Ale nadal mamy opóźnienie, więc chyba będziesz musiała zostawać po godzinach jak reszta, dopóki nie skończymy, okej? Ale dzisiaj nie mogę, powinnam być na rodzinnej kolacji. Kolacja? Anna, żeby odnieść sukces, praca musi być najważniejsza. Wszyscy tak robią. Dobra, napiszę do mamy, że się nie wyrobię. Spoko, nie martw się, zrozumie. Tak naprawdę nie martwię się mamą, chodzi o tatę. Nie chcę, żebym zostawała po godzinach. No dobra, ja to załatwię. I tak wszyscy zostajemy, więc odwiozę was do domów, wpadniemy do ciebie na kilka minut i powiem, że to wszystko moja wina. Okej? Okej. Czy to znaczy, że dzisiaj poznamy twoich sztywnych rodziców? Wcale nie są sztywni. Żartuję, wyluzuj. Ej, rodzina Anny jest konserwatywna. Więc uważajcie na to, co mówicie. Zapowiada się ciekawie. Tess, tylko bądź miła, okej? Tak reaktorska. Ja mam takie wrażenie w ogóle, że no, niby ona jest dorosła. No. Natomiast sam dialog, który tutaj jest napisany pomiędzy nimi, to jest jak rozmowa kolegów na imprezie. Mm-hmm. Takich, którzy jeszcze nie są dorośli. Wrócimy do domu i ja będę cię krył, że to się przeze mnie spóźniliśmy. Tak, tak. Bo ja ci kazałem zostać. Przecież jak ktoś jest dorosły, ona jest na jakimś tam stażu, to jest jakaś forma pracy, ale ona musi się tłumaczyć jak dziecko. No ale mieliśmy przykład w jednym z ostatnich odcinków, bardziej współczesne czasy, że też córka już pracująca w szpitalu się tłumaczy ojcu, bo dostała SMS-a, też o tego odsyłam. A jeśli ja tu w ogóle jeszcze sobie pomyślałam o czymś i zapomniałam. A, już wiem, dobrze. Bo Anna się dowiaduje, że musi zostawać po godzinach, jak cała reszta. Czyli pomijając jakby to, czy to okej, że zostawać po godzinach i to wszystko, czy to dostają na to za tą zapłatę, to jakby nie o to chodzi, ale cała grupa zostawała po godzinach i teraz mówią, że Anna też musi. I z takiego punktu widzenia grupy, tego, że jest grupa pracowników i oni tworzą jakąś swoją zwartą strukturę, to ma sens, jeśli ona by się chciała wpasować. Wiesz, co mam na myśli? No tak, ona tak to cały zespół pracuje ciężej, a ona pracuje lżej, więc trochę to jest niesprawiedliwe, że ona nie pracuje tak ciężko jak inni, więc nie zasłużyła na towarzystwo tej grupy w 100%. Trochę tak. No. No, ale jej się to podoba i ona chętnie by została, ale musi zjeść kolację, a ten jej Kevin mówi, że trzeba pracować, a nie jeść. Więc Anna no, mówi, no dobra, no to dzisiaj nie będę jadła. Właściwie to Kevin powiedział, żeby odnieść sukces, praca musi być najważniejsza i ja znów mam wrażenie, że to jest jakieś bardzo amerykańskie podejście, trochę obce na naszym gruncie europejskim, bo to będzie taka dygresja teraz krótka, ale na przykład Europejczycy, jak patrzą na to, jakie jest, nie wiem, kwestia wychowawczego, jak rodzi się dziecko w Stanach, to są tacy zdziwieni, że to na przykład dwumiesięczne dziecko daje się do żłobka. I już nie chodzi mi nawet o Polskę, tylko ogólnie o Europę i no i tam jest kult pracy. Nie trzeba czegoś takiego, że ty jesteś chory i zostajesz w domu. Znaczy nie ma, no pewnie jest, ale generalnie raczej jakieś kwestia zwolnień tego, nie wiem, żeby zostać w domu, żeby wziąć urlop. No takie to jest. No wygląda to dużo, dużo gorzej niż w Europie. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą tak przypomnę, bo kiedy Świadkowie Jehowy ten film oglądają, to oni mają jakby cały czas mieć w głowie to, że to decyzje tej matki powodują, jakby mają wpływ na całą rodzinę. I ta mama ich, Gloria, postanowiła, że będzie miała inną pracę, że pójdzie do szkoły, że zmienią mieszkanie na większe, będą musieli więcej pracować. Jakby to jest pokazane, że ta decyzja wpływa na wiele innych aspektów ich życia, między innymi na życie rodzinne, ale też na stan duchowy poszczególnych członków rodziny. I przez to, że mama takie złe decyzje podejmowała, to rodzina się zaczyna sypać i ojcu też jest ciężko ją utrzymać w ryzach. Więc oni tutaj
pod tym kątem ten film oglądają, żeby sobie to zobaczyć. Dlatego ona powiedziała, że w sumie się mamy nie boi, nie musi tłumaczyć mamie, tylko tak naprawdę chodzi o tatę, bo mama jakby już klepnęła, super, idź na staż, będziesz zarabiać duże pieniądze, tak? Mhm. No. Tak, natomiast szykuje nam się tutaj niezła akcja, bo tutaj jest zapowiedź, że jest konserwatywna rodzina Anny i żeby tam nie palnęli jakiś głupot. Wieczór. Fajnie, że brat Williams przyszedł. Tak, było miło. Tak, jemu też się podobało. Ta. O, Anna wróciła. Hej. Cześć. Hej. Tutaj trzeba zostawić buty. A, okej. Okay. O, jest też Kevin. Wejdźcie, proszę. Kevina już znam, ale kim są twoi znajomi, Anna? A tak, mamo, tato, to jest Tess i Erik. Jesteśmy razem na stażu. Miło was poznać. Siadajcie. Mnie też. Sobie. Anna, pozwól. Chcielibyście coś zjeść albo się napić? Ina, mogłabyś coś przygotować? Anna, nie było cię na kolacji z bratem Williamsem. Klaudia z sąsiedniego zboru też przyszła. Co się stało? Tato, wiem, ale musiałam zostać w pracy. Pisałam mamie. Anna, bardzo chciałem, żebyśmy zbudowali się duchowo całą rodziną. Martwimy się o ciebie, skarbie. Tato, przepraszam, ale to nic wielkiego. Ten nowy lek, nad którym pracujemy, niedługo wchodzi na rynek. To naprawdę ważne. Może uratować komuś życie. Nic wielkiego? Anna, przecież wiesz, że tylko Królestwo Boże rozwiąże nasze problemy. Twoi koledzy i ta praca przeszkadzają ci w tym, co najważniejsze. Tato, oni są częścią mojego zespołu i rozumieją to, co robię. A bracia nie. To ich przerasta. Anna, nie widzisz, jak cię zmienili? Odpuść sobie. Po prostu z nimi pogadaj. Ja w ogóle się zastanawiam, czemu Brian już nie mógł poczekać, aż nie wiem, ci goście wyjdą. Tylko chodź do nas na stronę. Czemu nie byłaś z bratem biskupem Williamsem? No i by się zbudowała. Przecież zaplanowałem budowanie się całą rodziną. I brat, biskup, koczownik Williams nie mógł przepytać Anny, co jej leży na sercu. Tak, ale tata na szczęście dostrzega, że Anna oddala się od Jehowy i zresztą słyszeliście, że on tutaj do niej powiedział, że oni, ta praca, ci koledzy, zobacz, jak oni cię zmienili. Anna tego nie dostrzega, no bo nie ma tej siły perspektywy i ona tego nie widzi, że ona odpływa od zboru, odpływa od Jehowy, przecież opuściła wspólną kolację z bratem Williamsem, aby mogła tak dużo duchowych zwyczajów od niego zyskać, bo przecież on by ją zachęcił do wielu rzeczy. No, ale jest też taka ciekawa rzecz, znowu jest pokazane, jak świadkowie Jehowy patrzą na rozwiązywanie problemów tego świata, w którym żyjemy. Kiedyś omawialiśmy na kanale, jak to jeden z członków ciała kierowniczego, takich papieży świadkowskich, powiedział, że ludzie martwią się globalnym oziębieniem, a powinni się martwić globalnym oziębieniem. Że martwią się ociepleniem. A powiedziałem na odwrót? Powiedziałeś dwa razy oziębieniem. No tak. Tak. Do tego zmierzałem. Przyjrzałem się, że... Tak. Tak, że jakby to trochę można powiedzieć, że świadkowie Jehowy w pewnym sensie są denialistami klimatycznymi, ale to takim trochę innym rodzaju, bo chodzi o to, że dla nich, jeżeli jest problem jakiś globalny, to on nie jest istotny, bo dla nich rozwiązaniem wszystkich problemów jest Królestwo Boże, a jak wszyscy wiedzą, Królestwo Boże za chwilę przyjdzie. Królestwo Boże będzie rządem takim ogólnoświatowym, takim będzie krajem nad całą ziemią i nie będzie innych krajów, tylko ten. I oni w to wierzą i on rozwiąże problem globalnego ocieplenia, ale nie tylko tego, bo tak. I leku, i chorób. I dlatego ojciec tak trochę łaja tę Annę, że przecież po co ona nad tym pracuje, skoro przecież Królestwo Boże rozwiązuje problemy wszystkie, a nie jakieś tam praca w farmaceutycznym koncernie i praca nad jakimś lekiem. To jest w ogóle strata czasu i bez sensu. Zresztą ważne jest tylko, żeby być dobrym świadkiem Jehowy. No i o to w tym wszystkim chodzi. Tak jest. No dobra. Jedziemy teraz właśnie do tej takiej konfrontacyjnej scenki, gdzie bardzo ciekawie świadkowie Jehowy, czyli rodzina Brianusza i Glory, wypowiedzą się na temat gejów. I to jest trochę ciekawy wątek, bo będzie pokazane, że znowu świadkowie próbują w swoim filmie pokazać, jak to geje ich bardzo atakują. Normalnie prześladują ich. Takie mamy wrażenie. Wy napiszcie, co wy na ten temat sądzicie.
Chciałbym was bardzo przeprosić. Tak naprawdę to moja wina, że Anna się spóźniła. Poprosiłem cały zespół, żebyśmy zostali i nadrobili zaległości. Anna radzi sobie naprawdę dobrze. Cieszymy się, że jest z nami w zespole. Okej, dzięki. Ale to nie wszystko. Anna pracuje z najlepszymi. Tess i Erik to największe talenty, jakie ostatnio się u nas pojawiły. Wasi rodzice muszą być naprawdę dumni. Obie moje mamy są ze mnie dumne. Wychowały mnie dwie wspaniałe kobiety. Wiecie, partnerki. O, wiesz, mój asystent Marty okazało się, że jest gejem. Mówi pani, jakby to było coś złego. To jakiś problem? Tess, nie zaczynaj. Czemu? To nic złego, że ktoś jest gejem. Tess, trzymamy się biblijnych zasad moralnych, ale nikomu nie narzucamy naszych wierzeń, ani nikogo nie oceniamy. Ale dla was bycie gejem jest złe. Erik, umawialiśmy się. Wiesz, uważamy, że są pewne normy dobra i zła, których mamy się trzymać. Słowo Boże uczy, że seks jest dla mężczyzny i kobiety, którzy są małżeństwem. Z całym szacunkiem, proszę pana, ale świat się zmienił. Kochanie, może jesteśmy zbyt surowi dla gejów. Niektórzy chyba się tacy urodzili. Wiem, że nie wszyscy się z nami zgadzają, ale mamy wolną wolę. I możemy wybrać, czy chcemy się trzymać zasad Bożych. Jeśli będziemy je łamać, to sami się skrzywdzimy. Bóg chce dla nas jak najlepiej. Anna, a jak ty? Zgadzasz się z tym? No. Zdaje się, że jutro musimy skończyć inny projekt. Może lepiej, jak już pójdziemy. Tak. Poczekajcie. Przynajmniej was odprowadzę. Czyli to są koledzy naszej córki. To tylko dzieciaki. Myślą, że zjadły wszystkie rozumy. Ale Anna im wierzy. Czyli to są koledzy naszej córki. To był trochę taki wyrzut od niego w jej stronę. Ja bym tak to trochę odebrał. Bo przecież to ona w tym uczestniczyła. No tak, ta babcia i ta mama tak załatwiały ten staż, i tak? I załatwiły jej to takie towarzystwo, a ojciec nie chciał się trochę zgodzić i w sumie więc mamy tutaj taki lekka kraksa jest, jakby mój brat powiedział, co? Albo przypał. Nie, jakoś jeszcze inaczej. No dobra. Ale my jesteśmy w momencie, to nie wiemy. Tak, jak pierwszy raz to oglądałam, znaczy pierwszy raz przygotowując się teraz do tego, nie w 2016, to najpierw pomyślałam sobie, w sumie będę trochę grała rolę adwokata diabła, bo przyszła ta Tess i tak tutaj, wie, że oni są konserwatywni, jeszcze do tego mają azjatyckie pochodzenie, więc to też podobno jest taka kwestia właśnie tych wsiąganie butów, a ta wyskakuje z tym, że ma dwie partnerki, nie? Znaczy dwie mamy. Ale z drugiej strony przemyślałam ten temat i porozmawiałam też z innymi osobami. I w sumie, gdyby to była taka sytuacja, że kogoś wychowuje tylko babcia i w tej samej sytuacji ktoś mówi, o, rodzice muszą być z siebie dumni, a ta mówi, no nie, moi rodzice nie żyją, wychowuje mnie babcia, to nikt by tego nie odebrał jako jakiś atak. Tutaj po prostu dla tej postaci, dla tej dziewczyny, to była norma, że to są jej rodzice, z których jest dumna. Tak zakładam przynajmniej. Tak, ale oni po prostu chcieli tutaj pokazać, że są prześladowani przez to, że po prostu osoby nieheteronormatywne, one w ogóle w jakiś sposób uczestniczą w ich życiu. I ja ten, Brianusz tutaj robi wykład odpowiedni, że przecież, wiesz co, zanim jeszcze tak tę myśl dokończę, to mi się tak skojarzyło, że to jest takie trochę... Nie, my jesteśmy bardzo tolerancyjni, ale to i to. To jest takie trochę atak na nią, na jej mamy. Ja tak to odbierałem. I wydaje mi się, że jakby on się, wiesz, powstrzymał, bo chodzi mi głównie o tę myśl, że mamy wolną wolę i sami decydujemy, czy chcemy przestrzegać zasad Bożych. To chodzi o to, czy wiesz... Wybierz sobie, czy chcesz być gejem, czy nie chcesz być gejem. A ta mama, no chyba
się niektórzy przerodzą. Chyba. Wiesz, bo tutaj pokazane jest, że ona już ma zasiany ten świecki sposób myślenia. Tak, dokładnie. Chociaż jak ta powiedziała, że wiesz, dwie partnerki mnie wychowują, to ona użyła, wiesz, mój Marty, to się okazało, że jest gejem. No. Jeszcze sposób, w jaki mówi, ten taki ton, to jest, jejku, tak jakby się okazało, że jest, nie wiem, złodziejem. Taki... Albo Maraka i teraz już go koniec. No, nie zupełnie, bo to, że Maraka, no to tak by było... Bo widzisz, bo to, co ona powiedziała, to można na dwa sposoby teraz interpretować. Z jednej strony, ja to trochę tak, że ona tutaj okazało się, że jest gejem, że trochę właśnie tak dziwny w ogóle zwrot, jakby coś wstydliwego, ale z drugiej strony jakby próbowała nawiązać nic porozumienia. Tak, tylko no tylko jej wyszło totalnie koślawo. Jak mogliby zareagować tacy rodzice? Nawet jeśli mają konserwatywne poglądy i totalnie jakby bez hejtu, jak można zareagować. Można powiedzieć, okej. Okay. I zadać inne pytanie. Na przykład, nie trzeba w ogóle tego komentować. Nie trzeba w ogóle głosić swoich mądrości i wolności. W ogóle nie wiem, czy to mogłabym powiedzieć, ale a propos wolności, co tak tu mówisz, znaczy najpierw chciałabym, żebyś parę razy zrobił taką w montażu ten, jak Brian już mruży oczy na samo hasło, że ma tamta Tess ma dwie mamy, to jest po prostu piękne, to jego mowa tutaj wszystko pokazuje, ale niedawno miałam taką niemiłą sytuację, że ktoś na mnie krzyczał, obca osoba, i ja powiedziałam, żeby na mnie proszę nie krzyczeć. A ta osoba powiedziała, że jest wolna i może sobie krzyczeć na kogo chce. No to trochę chyba tak jest z wolnością u świadków, bo z jednej strony mówią, że każdy ma wolną wolę i tak dalej, ale jak nie będziecie słuchać Jehowy, to skończycie źle. Mhm. Tak. A ty, Anna, co myślisz na ten temat? No, jej wkopali ją bardzo. Wydaje mi się, że wielu młodych świadków to ma takie poglądy, że no każdy ma prawo kochać kogo chce, ale tak oficjalnie się do tego nie przyznaje. Taką mam trochę refleksję. U świadków się spotyka taki pogląd, my nie jesteśmy przeciwni gejom, ale jesteśmy przeciwni po prostu ich postępkom. I tak świadkowie Jehowy do tego podchodzą. Fajnie ten fragment, fajnie takie podejście wyjaśnił w jednym ze swoich odcinków Orestes na kanale Everyday Hero. Wiem też, że osoby wierzące mogą powiedzieć coś, co słyszy się praktycznie za każdym razem, czyli my nie nienawidzimy gejów, my tylko nienawidzimy grzech. Ludzi kochamy. Pozwólcie jednak, że wam coś wyjaśnię, bo bardzo nie lubię tego argumentu, a wiem, że jest używany zarówno przez tych bardziej konserwatywnych katolików, jak i tych bardziej postępowych, których pewnie ci pierwsi nie uznaliby nawet za katolików. Ale do rzeczy. Mówiąc w ten sposób, sugerujecie, że osoby homoseksualne powinny w jakiś sposób stłumić w sobie dużą część własnej osoby. Coś, co je określa, przynajmniej w części relacji z innymi ludźmi. Stłumić naturalne popędy. W sumie na zawsze. A jeśli nie wiecie, jakie to jest trudne, to spróbujcie stłumić własny popęd seksualny, nie wiem, na rok. Ale to nie wszystko. Wasze rozumiem, że jesteś osobą homoseksualną i nie ma w tym nic złego, ale nie możesz dokonywać aktów homoseksualnych jest równoznaczne ze stwierdzeniem jesteś okej, ale musisz porzucić jakiekolwiek marzenia o miłości do innej osoby, bliskości i poczuciu bezpieczeństwa. A mówienie takich rzeczy osobie, która najprawdopodobniej już nie raz odczuła, jak to jest nie czuć się bezpiecznie i nie móc realizować swojej miłości do innej osoby, naprawdę nie jest troską o bliźniego. Ta Anna ewidentnie jest rozdarta i tu z jednej strony myślę, że się właśnie tak jak zgadza wewnętrznie z tymi przyjaciółmi, no ale rodzice patrzą. Koledzy poszli, a Tina, ta młodsza, ta duchowa córka, widać, że ewidentnie jej to towarzystwo nie podpasowało i poszła płakać w pokoju, że siostra nie powiedziała, że nie wolno być gejem. No i wracając do tego tematu przewodniego naszego odcinka, czy widzieliście tutaj i dostrzegacie to, jak dorosłe dziecko jest traktowane przez rodzica, jeśli chodzi o tę wiarę rodziców? Ewidentnie widać, że ono jakby odpływa od tej wiary, od tego, od poglądów swoich praziomków, ale rodzice nadal traktują je jako takiego, jak to powiedzieć? No kogoś, kto wymaga jakby prowadzenia na smyczy. I
jakby celem tego odcinka też jest to, o czym niektórzy nam piszą w komentarzach, że no przecież co to jest za wielka filozofia. Ja tam przestałem chodzić do kościoła i nikt się na mnie w rodzinie nie pogniewał. Nikt nic nie powiedział. Nikt nie ma pretensji, że nie wiem, że nie witam księdza, jak przychodzi po kolędzie. Nikt mi nie każe czytać Biblii. No między innymi dlatego, że jednak jest różnica między różnymi grupami religijnymi i u świadków bycie świadkiem to jest ogromne zajęcie na pełen etat i nawet takie powolne, może nawet nie odejście, bo Anna mogła nadal się z wieloma kwestiami tutaj zgadzać z rodzicami, ale takie po prostu bycie, jak to się mówi, wierzący, niepraktykujący, tak? Nawet to jest okupione po prostu jakąś walką z rodziną często. I na koniec może jeszcze taka trochę smutna refleksja, bo byliśmy kiedyś dziećmi, znaczy dziećmi, więc jakby znamy tę perspektywę tego buntu trochę przed rodzicami. Teraz też jesteśmy rodzicami, więc też zakładamy, że kiedyś będą różne wyzwania przed nami. Ale tutaj nawet takie dziecko, tak jak Anna, która jest już dorosła, można to przeżywać, to, że z rodzicami się rozchodzą drogi, że to nawet jak ją to towarzystwo kusi, ona się z nimi zgadza i tam się realizuje, myślę, że może ją w pewien sposób boleć, że już nie ma takiej relacji z rodzicami jak dawniej, gdy była dzieckiem, gdy ten rodzic był autorytetem, przewodnikiem, gdy wszystko, co powiedział, to się spełniało i to była prawda. I to boli, gdy nam się trochę te drogi czasem rozchodzą. I tak myślę, że w tej sytuacji tuż przed wyborami to w wielu domach może nie są podzielone religijnie, ale są podzielone politycznie. I to jest takie smutno gorzkie, że może ta refleksja wam też pozwoli zrozumieć, co czują takie dzieciaki świadków Jehowy. Jeśli na przykład się nie zgadzacie ze swoimi rodzicami totalnie politycznie w cokolwiek tam wybieracie, no nie? Dlatego napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat myślicie i sobie skonfrontujemy nasze poglądy i wasze refleksje, i nasze przemyślenia. Wszyscy będą mogli uczestniczyć w tych dyskusjach pod filmem. Tak jest. Dzięki bardzo za oglądanie, za to, że poświęciliście czas na obejrzenie tego odcinka i wysłuchanie naszych wywodów. Oczywiście zapraszamy was na nasz drugi kanał, gdzie sobie robimy żarty z gotowania. I pieczenie, bo tam też są pieczenia. Ale pieczeni nie ma. No, tak, mamy drugi kanał, na którym w kuchni sobie tam gotujemy i coś robimy, ale przede wszystkim opowiadamy, bo to gotowanie w moim przypadku rzadko wychodzi. Nie no, zrobiłeś pyszną lasagne. Ale jeszcze jej nie było na kanale, być niedługo. Więc jak Edwin robił lasagne, to dowiecie się za jakiś czas, za tydzień albo za dwa. Dzięki bardzo, drogie światusy. Do zobaczenia już wkrótce.